Dzień dobry wszystkim w nowym vlogu na naszym kanale. Witam się z wami z lustra, bo ostatnio z Arletą zapomniałyśmy dograć. No co zapomniałyśmy? No zapomniałam. Co będę oszukiwać? Zapomniałyśmy dograć przywitania, także witam się z wami no sama. No i co? Zapraszam do oglądania. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz, bądź zasubskrybujecie nasz kanał. Boże, czy wy też macie problem z wymówieniem tego słowa? Bo ja mam. Zasubskrybujecie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło i zapraszam do oglądania i przenoszę was w czasie, w przeszłość. Dzień wcześniej, bo ogólnie vloga nagrywałyśmy dzień wcześniej, ale tak jak już wspominałam na samym początku, zapomniałyśmy dograć. Powitania. Także zapraszam do oglądania. A nie, to ładne. Tak. Nie, bo tam tak kosztowało 139. To jest marynarka. Spodnie to są te same chyba, nie? Chyba tak, ale ta marynarka trochę mi się jakaś tak kojarzy z latami 2000. Mi się też podoba. Beżowe spodnie, tylko że... A może kup Krysia taką koszulę, ona nie, wygląda ala z lnu. A, koszulę ma, czyli tylko spodnie. Tak, ja mogę tylko spodnie dokupić, to będzie było jakieś garnitura, to ja nie chcę takich. To w ogóle garniaki jak na wesele. No właśnie, o takie twoje. Oj, to są spodnie, które Dariusz sobie z chęcią kupił. O, tam jest. Tam. A, luźne. Słuchajcie, a my znowu jesteśmy w galerii, ale tylko na chwilę. Fajne, nie? Fajne. Takie... Ale je widziałaś na stronie. Tak. Tak, ja fajne. Mhm, te tak. Ale jasne. Czekaj, może przybliżę, bo nie widać tego. Jasne, fajniejsze. Ja bym chyba właśnie w jasne go ubrała. Tylko jaki rozmiar na niego? Najmniejszy. S-ka. No najmniejszy chyba. Bo tutaj nie ma XS-ek nawet. Nie no, S-ka dla niego. No. Ale one też będą takiej długości jak tamte. Ale to co, że chodzi o to, że za krótkie? On mówi, że są na niego za krótkie, tamte. Uuu. Beżowa walka. 36. Jakieś duże po 36. One będą krótsze, zobacz. One są chyba krótsze od tych. Tak mi się wydaje, weź po przystaw. No, zobacz. Nawet krótsze. Mhm. Dobra, dobra. Ej, fajnie wyglądają te twoje buty. W ogóle takie bielutkie przy moich. No, ty trochę w swoich już chodzisz. No. Przymierzasz różową? No zobaczymy, jak wygląda. XL, ona bez przesady. Nie. Byś się utopiła w niej. Ja też chcę sobie coś zobaczyć i coś przymierzyć i może coś kupić, jeśli znajdę coś w ogóle ładnego. Nie wiem. Też mam ochotę na jakąś sukienkę, ale... Kolor, nie. Nie. Ten zielony mi się nie podoba, ale ta zielona z H&M mi się podobała. Tak. To jest ta akurat jest. A, czyli to jest ta ze strony, co mi wysyłałaś? No, tak, no. No, czyli one są na tym. Została. A, czyli S-ka wejdę. Wykupiona. Na pewno. Bo one i tak są takie ala szersze, nie? Więc... No nie wiem, no też coś chciałabym przymierzyć. To szczerze nie jest to w ogóle. Nie wiem, irytuje mnie to, że na stronach internetowych jest tego dużo. No, a przyjeżdża się do sklepu tak. I nie ma nic. Ale przejdźmy sobie po kolei, zobaczę, może coś mi wpadnie w oko. Irytuje mnie to, bo... Nie wiem, wpadnie mi coś w ostatnim momencie w oko. Na przykład tak jak w sobotę mam wesele, no i już nie zamówię, nie? No, no tak, no bo to już w ostatnim momencie nie przyjdzie. I przymierz też tą niebieską, bo ja niestety jestem lejbas i mi się nie chce przymierzać. W ogóle nie lubię przymierzać ciuchów w galerii handlowej i kupuję zawsze na YOLO. Dobra, zasiadam. Będziemy robić, Areta będzie robiła pokaz mody i będziemy wybierać. No, mogłyśmy wrócić, ale staniesz na palcach i też będzie. O tak. A ja ciebie w ogóle na razie nie nagrywam. Ja nawet na Instagramie pisałam, że czas zakupić sobie coś kolorowego, a jak zwykle wychodzę to na czarno. Norma. Musi złapać. No i co, pierwsza prezentuje się tak.
A ja uważam ogólnie, że ładna. Ogólnie, że. Nie no, jest ładna, ładna, to fakt, tylko ten kolor trochę taki. No. No nie wiem czy. No, niby ładny, ale tak no nie wiadomo. No, ale a możemy fajny robić makrój. Tą skalę od 1 do 10. No nie według wiem. Według ciebie i według mnie. Według mnie 8,5. Ja dam 7, bo mi się ogólnie krój bardzo podobał, ale ten kolor jest taki, nie wiem. Niby pasuje do ciebie, ale niby nie, nie wiem. Nie wiem, no fajne jest i moje szerokie bioderko. No i fajnie też wygląda na buty sportowe. No tak, bo ja właśnie też kupuję z zamysłem, że później będę mogła w tych sukienkach no, chodzić, bo ja nie lubię czas. Wydawać jednorazowo dużej ilości pieniędzy, a później coś ma leżeć w szafie. Nie. Ja właśnie, no i oczywiście bez tlenika tutaj będzie, bo oczywiście nie będzie pasował. No, ona ma te? Nie ma. Nie ma. No. Number two. No fajna, tylko powinna być. No bo jest za duża, bo jest no mniejsza powinna być. To jest M-ka. Tutaj troszkę odstaje. Ja to tutaj znamy, też. Bo ja wspominałam wcześniej, jestem lejbasem i nie chcę mi się przymieszać. Znaczy jakby była dobra, to ja bym chętnie sobie taką kupiła. Tylko no. W sensie nawet na samą wesele. Co to tam? No, nie ma ładnie. Bardzo fajne. Tu ma fajne rozcięcie. Tylko tak jak mówię, ona powinna być mniejsza. Tu odstaje. Ale masz ten, możesz sobie ją wyżej. A, rozciąć? Nie. A nie, myślę, to fejkowe guziki. Tak, fejkowe, także tak się prezentuje. No ja ogólnie tutaj mnie 10, na 10 nie mi się podoba. No mi też się podoba, tylko właśnie chowa. Jakby był, tak, tylko właśnie powinna być mniejsza. Number 3. Ładna, ja chyba tej dałabym tak. 10 na 10, bo ma ładny. Ja też jej. I o tutaj. I w ogóle jest bardzo ładna. Nie ma rozcięcia tylko, ale ale rozcięcie tak zawsze można zrobić, no, to nie jest problemem. Duży zdaniem. Krok. Tak, akurat jest taka, wiesz, do zabawy jest no, super moim zdaniem. Obcasiki do tego i jest taka no, elegancka, bardzo podoba mi się. No i później pójść do krawcowej, zrobić o tutaj w tym miejscu jakieś rozcięcie, to nie jest problem, nie? Tak, to chwila. Teraz tak tego nie będę robiła, ale w przyszłości bardzo mi się podoba. No, fajne. Fajne. I kolor pasuje. Mhm. Nie widać tutaj takiego żywego koloru, ona w lustrze no, wygląda jako pomarańczowa, a jest czerwona. No. Także jest bardzo ładna. Podoba mi się. No, mi też. Kolejne. No ale ten kolor różowy mi się podoba. Znaczy ten kolor różowy jest super, to jest no, fakt, ale dla mnie ona nie jest taka oficjalna, w sensie, że na jakieś wesele albo na jakieś przyjęcie prawda. Bardziej bym powiedziała, no chyba jest jakaś haleczka z spodu na piersi, wiesz? A. Bo one są chyba ogólnie przeznaczone do noszenia no bez staników. A dlatego to? Tak. Nie, no ogólnie jest ładna, ale tak jak mówię, nie na tą okazję. No proszę. Nie, nie. Cóż mogę powiedzieć? Są pierwsze klasy weselna sukienka. Jak ktoś lubi pokazywać właśnie swój tyłeczek, no to czego nie? Ogólnie krój ma świetny. Podoba mi się tutaj góra. Górze bym dała 10 na 10 ze wszystkich tych sukienek, no ale gdyby na dole... Ale osoba wysoka, jakby sobie chciała ją kupić. No to by kupowała rozmiar M albo L. Ale no to i tak jest, jeśli chodzi o długość. Nie, to jakieś takie... Nie, no będzie dłuższa, bo się inaczej rozłoży na ciele. Tu XS-ka rozłożyła mi się tutaj na szerokości, więc dlatego nie poszła tutaj woda. Bo gdybym była o tu szczuplejsza, to ta sukienka by się rozłożyła troszeczkę. Wyglądałaby moim zdaniem inaczej. No także, jak ktoś lubi pokazywać swoje, co tam kryje pod spódnicą, to proszę bardzo. Ja myślę, gdzie ty nagrywasz, no ale dzisiaj mam Holandię. O Boże. No ale powiedz, jaki smak. Arbus, cały czas marakują. W tle są twoje cycki. A, chcesz do rezerw? Tak, chciałam zobaczyć ja sukienki. Ja nie lubię bubble tea, w sensie tych żelek. Ostatnio chcę pokazać twoją sobie twarz. Jak nie dupa, to cycki. Tak. No to jest. To jest także na czarnej herbacie i co? Arbus i marakuja. Dobra. To siupa, idziemy. A jeszcze w te upały to... Ja też lubię, ale piłam kawę mrożną i się i zwymiotuję. Jak wypiję jeszcze, to... Dobra, to lecimy. Idziemy, no. No i co? I tak się prezentuje sukienka, którą wybrałam. Poszłam na czerwień. Nie wiem czemu. Czarny już troszeczkę znudził mi się, także no nie wiem, powiem szczerze, że ogólnie jeżeli chodzi o centra handlowe, nie ma wielkiego wyboru. Prędzej bym powiedziała, że wszystko trzeba zamawiać przez internet. Tutaj Klaudia mi pożyczyła czarną torebeczkę. Z ciucha, tak? Kupiła ją w ciuchu za 10 zł, jeżeli się nie mylę. No, sukieneczka taka bieliźniana, prosta, do dołu, czarne sandałki. Myślę, że taka klasyczna. Bardzo mi się podoba, także... Och, widać mnie? Tak. Także... Tak, ciebie też widać.
Chyba nie widać. O Jezu. Także tak to się prezentuje. Co? Przez daleka troszkę bardziej. Tak to wygląda. No, na żywo jest żywszy kolor, wygląda dużo lepiej moim zdaniem. W aparacie tego nie widać, ale z tego co się orientuję, to często w aparatach nie widać. No, dobra, super. Ja chciałam wam pokazać, jakie buty zapałam w CCC, ogólnie nic nie ma. Nic ciekawego. A musiałam sobie kupić sandały, bo mam tylko jedyne z pomponem. I one są niezbyt wygodne, one są strasznie płaskie, a te są właśnie fajne, bo mają grubszą podeszwę i będą wygodniejsze. Bardzo ładne. Fajne, no. Nie wiem jak to pokazać, może tutaj postawię, to pokażesz. Kosztowały 89 zł i musiałam wziąć rozmiar 38, mój standardowy to 37, ale nie wiem, 37 chyba by mi wystawała pięta. No one są bardzo ładne. No. Takie eleganckie, klasyczne też. Mhm. Także tak, na zakupy nie ma co się wybierać, nie. Chyba, że... Tak. Nie. Niby promocje, a na promocjach są brzydkie rzeczy, nie? Lipa. Brzydkie. W CCC na przykład wszelkie buty były po prostu brzydkie. Te były ładne, jeszcze były ładne z tej firmy Bossamo, coś takiego, taka nówka. No i te jedne mi się podobały, co ja mówiłam, że... No właśnie, to ta firma. To w sumie tyle. I to nasze zakupy. I mają niski obsas, więc akurat będą. No i tak to wygląda. Natuś, podoba ci się mama? Nie. Tak. Co myślisz na ten temat? Na temat sukni mojej? Ładna sukni mojej. Ładna? A mama jaka jest? Ładniusia. Średnio. Najładniejsza. Nie ma to jak wychować mami synka. No. Także Zara polecamy. No. Chyba najlepsze sukienki. Tylko Zara, nie? Cały centrum handlowe, obejrzyjcie każdy sklep. Nie ma totalnie nic, tylko i wyłącznie Zara. Jeżeli ktoś chce coś takiego bardziej eleganckiego na wesele. Tak. Także no. Pozdrawiamy serdecznie. Jo. Moja bandytka, gdzie ty się położyłaś? Wygodnie ci? O, jak śpi. Na laptopie, gdzieś by indziej. Nie będę cię zrzucać, śpi na tym lapku. O. Jak ty śpisz z oczami półotwartymi? Matko boska. No dobra, już ci nie przeszkadzam. Śpij, bandyta.